Polecenie w zadaniu jest takie. Podaj wartość liczbową następującego wyrażenia. 5 do potęgi x minus 3 do potęgi x dla x równego 2. Zatrzymajcie teraz to wideo i sprawdźcie, czy potraficie to obliczyć. Ile równe jest to wyrażenie? Jaka jest jego wartość dla x równego 2? No to po kolei. To, co chcemy zrobić w tak sformułowanym zadaniu, to za każdym razem, kiedy zobaczymy w wyrażeniu x, zamieniamy go na dwójkę. Podstawiamy za x2. Czyli to wyrażenie dla x równego 2 byłoby równe 5 do potęgi 2 do drugiej, minus 3 do potęgi drugiej. Ile to się równa? 5 do potęgi drugiej to to samo co 5 razy 5. I od tego odejmujemy 3 do kwadratu, czyli 3 razy 3. Teraz pojawia się bardzo ważna rzecz. Kolejność działań. Która mówi nam, że jeżeli nie mamy żadnego odniesienia do jakiejś konkretnej sytuacji, to należy najpierw wykonać potęgowanie albo w takiej postaci najpierw mnożenie, a dopiero potem odejmowanie tego, co otrzymaliśmy w wyniku potęgowania albo mnożenia. Pamiętajcie, że kolejność działań jest przynajmniej częściowo sprawą umowną, bo gdyby takie wyrażenie jak to oznaczało, że moja koleżanka, Chodzi codziennie, w każdy tak zwany dzień roboczy, czyli od poniedziałku do piątku, napchli targ w centrum swojej miejscowości i zabiera ze sobą pięć własnoręcznie zrobionych figurek, z których to pięciu sprzedaje turystom tylko trzy, i robi to w ciągu trzech tygodni wakacji. I pytamy, ile jej zostało figurek, to kolejność działań byłaby inna. Możecie sami wykonać takie obliczenia. Ale wracamy do tematu. Tutaj nie ma żadnych innych poleceń, to wyrażenie nie opisuje żadnej konkretnej sytuacji. Nie mamy też nawiasów, chociaż dla pewności możemy właśnie posłużyć się nawiasami. Nawias mówi, że najpierw powinniśmy wykonać działanie w nawiasach. Teraz już nie może być wątpliwości. To się równa 5 razy 5 to 25 minus 9, a to się równa 16. Tyle wynosi wartość tego wyrażenia dla x równego 2. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Jaka jest wartość y do kwadratu minus x do czwartej, jeżeli y równe jest 9 i x równe jest 2? Znowu zatrzymajcie film na chwilę i spróbujcie określić sami tę wartość. W tym wyrażeniu jest inaczej niż w poprzednim. Zmienne występują jako podstawy potęg. Poprzednio zmienna była wykładnikiem. I mamy tym razem dwie różne zmienne. Ale znowu, za każdym razem, kiedy natkniemy się na y w wyrażeniu, musimy za y podstawić 9, i za każdym razem, kiedy natkniemy się na x w wyrażeniu, musimy za ten x podstawić 2. Czyli y do kwadratu to to samo co 9 do kwadratu minus x, czyli 2 do potęgi czwartej. Ile to się równa? 9 do kwadratu to 9 razy 9. Czyli to równa się 81 9 razy 9 i od tego odejmujemy 2 do potęgi czwartej, ile to jest 2 do czwartej? 2 do czwartej to 2 razy 2 razy 2 razy 2. 2 razy 2 to 4 razy 2 to 8 razy 2 to 16, czyli 81 minus 16. Ile to się równa? 81 minus 6 to 75 i jeszcze minus 10. To 65. I mamy wynik. y do kwadratu minus x do czwartej, jeżeli y równe jest 9 i x równe jest 2, równa się 65. No i zrobione.